Cześć, jesteśmy dzisiaj w naszym ulubionym sklepie wędkarski.com. Idę kupić jakąś wędkę, która się naprawdę nadaje do tego trollingu. Wcześniej łowiłem tą wędką dragona, ona była spoko, ale słusznie zauważyliście, że ona się nie bardzo nadaje na plecionkę, no bo jest troszeczkę za sztywna, a w tym trollingu jednak jak używam tej plecionki, no jest ta potrzeba, żeby ta wędeczka jakoś więcej pracowała, dlatego szybkie zakupy i lecimy nad wodę. O, jak zwykle tutaj sporo tego wszystkiego mają chłopaki, a ja dzisiaj chyba już przeskoczę na Mikado. Spróbujemy coś wybrać z Mikado. Kasper? Kolega podejdzie, pokaże nam co ma ciekawego z Mikado. Postarajmy się coś wybrać z Mikado. Jak podsłyszałem, będziesz szukał jakiejś wędeczki z Mikado, tak? Tym razem. Tak jest, chcę coś z Mikado. Dobra, powiedz, gdzie będziesz głównie teraz łowił? Trolling, tylko i wyłącznie. No i morze, oczywiście. Trolling i morze, Władek Team to morze. Dobra. Powiedz, jaka ryba? Okoń. Teraz głównie okoń pewnie w lato, dobra. Jeżeli mówimy o trollingu, to pewnie mam na myśli nieduże woblery okoniowe, tak? Dokładnie, dokładnie. Także tak nie będziemy potrzebowali żadnego mocnego kija. Nie, taki do 15 gramów jak najbardziej wystarczy, niedługi, żeby nie wadził na łódce, jak najbardziej. Mamy bardzo fajną serię Blox Homie z Mikado. Kijek jest w ciężarze 3-15 gramów, długość 2-10, czyli idealny w sobie raz na łódkę, o akcji szybkiej, aczkolwiek przy rybce będzie ładnie się uginał. Także jak najbardziej mogę gorąco polecić ten kijek, tym bardziej, że jest w dobrej cenie. Okej, mam wędeczkę, wziąłem tylko o ciężarze wyrzutowym nieco mniejszym, ponieważ jak my zlokalizujemy te rybki, no to się zatrzymamy, jak się zatrzymamy, no to będziemy chcieli też troszeczkę poczuć, żeby to się gieło bardziej, dlatego 3,15 w mojej ocenie jest troszeczkę za sztywna, wziąłem 1,9. Jesteśmy. Jeszcze dosyć wcześnie, czwarta. Nie, czwarta nie, już jest piąta. Jarek już też jest. No. Dzisiaj spróbujemy łowić metodą dropshot. Jarek nam wszystko opowie. Już się przezbroił. Już masz dropshota założone. A na trolling to się nadaje? Nie. No ja mam takiego okonka. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie czekamy na Wiesia. Jak byliśmy tutaj na tej samej jednostce, zresztą bardzo dzielna jednostka naszego kolegi Wiesia, słuchajcie, to używałem wędzisko Dragona. No niestety, tak jak słusznie zauważyliście, to wędzisko Dragona w połączeniu z plecionką i łowieniu okoni, no nie bardzo się spisywało, bo było za sztywne. Mamy teraz takie wędzisko Blok Mikado, bardzo fajne, ponieważ jest od 1 do 9 gramów, super się wygina, pod samym woblerkiem już chodzi, bardzo elastycznie bym to tak nazwał w trollingu, czyli nadaje się na taki typowy trolling, no, czy to za beloną, da, za beloną to może niekoniecznie, ale na pewno za okoniem to zdecydowanie. Jeżeli chodzi o ugięcie podczas ryby, to jeszcze nie, rybki nie miałem. Mnie lepiej stosować to wędzisko w połączeniu z plecionką, ponieważ dosyć fajnie się gnie i w tym momencie no, nie tracimy tej mocy na żyłkę po prostu.
a wędzisko jest na tyle elastyczne, że no w jakimś tam stopniu wybaczy nasze błędy, bo na pewno jakieś się pojawią po drodze. Zawsze. No i dzisiaj tak testujemy to wędzisko. Według mnie za tą cenę, słuchajcie, bo to jest około 200 zł, to lepszego chyba nie ma. Jest rybka, zobaczcie, tak się wygina pod rybą. No mam nadzieję, że ją wyholujemy. O. Walcz. Walcz, ale zupełnie inna jazda niż z tamtym wędziskiem Dragona. Jest już rybka. Weź pod wierzch, Jarek. To jest ładna rybka. Jesteście splątani? No. A nie jest taka wielka. No, gratulacje. O, wzięła na takiego wyblerka. Widać, że okonie to są kanibale jak leci, co? Okej. Okej, 30 paczek. 30 cm jest. Bardzo ładny okonek. Na wędzisko Mikado. Super się gięło, ja nie musiałem dużo się z tym sprężać, mogłem dużo błędów zrobić, nie Jarek? Wypuszczamy buziak i leci do wody. Poszła. No miało być dzisiaj troszeczkę inaczej, miało być więcej okoni. Mieliśmy troszeczkę bardziej potestować te nasze wędziska. No ale okazało się, że był tylko jeden okonek, więc macie taki krótki reportaż. Najważniejsze, że udało się przetestować nowe wędzisko, nowy nabytek. No i do zobaczenia nad wodą. Cześć!